Drodzy Państwo, będziemy powoli rozpoczynali. Proszę wybaczyć, że troszkę się to opóźniło, no ale to jednak jest już ciekawia zmianę. Myślę, że dobrze Państwu też w tym towarzystwie za stolikami. Po naszym spotkaniu też nie wszystko musi się kończyć. Możemy zostać i dalej już wokół tych stolików kontynuować rozmowy. Natomiast teraz chcemy je na chwilę zawiesić i przejąć opowieść, którą przygotowaliśmy na dzisiejszy wieczór. Opowieść, kolejną opowieść związaną z mitem Medei i wyprawą Argonautów. Także poczujmy się tego wieczora również troszkę jak w takiej kolchidzie krasnoludzkiej, która się tutaj już od wielu miesięcy tworzy, buduje, rodzi poprzez opowieści, ale też przez różne pracownie, które realizujemy, żeby tą opowieść w którymś momencie opowiedzieć w całości poprzez tkanie, poprzez pieśni, poprzez filmy, poprzez teatr, poprzez potrawy specjalne, które będą tu przygotowywane, poprzez uzdrawiające zioła, różne inne rzeczy, które wokół tego, tej opowieści się rodzą. Ale ten wieczór jest też już częścią takiej żywej opowieści, która się już od kilku miesięcy toczy w tym miejscu i mamy od czasu do czasu różnych niezwykłych gości z różnych zakamarków świata, którzy przyjeżdżają do nas podzielić się swoim doświadczeniem i związanym z tym mitem, swoją inkarnacją Medei. Czasem to jest w teatrze, czasem w filmie, czasem w literaturze, a czasem w nauce. I ten wieczór dzisiejszy jest szczególny, bo mamy aż dwie niezwykłe osoby, które przyjechały do nas z Londynu. I chcę je bardzo gorąco przywitać w naszej piosence o porcelanie. Jest z nami Ewa Hoffmann. Witamy Cię, Ewo, bardzo serdecznie. Jest z nami Ruth Pagel. Bardzo serdecznie witamy. O Ewie Hoffmann nie muszę, myślę, dużo mówić. Jest ważną, znaną nam tutaj, zwłaszcza na pograniczach, czytaną autorką niezwykle istotnych książek, łącznie z tą słynną Lost in Translation, zagubionym w tłumaczeniu. Ale bardzo się cieszę, bo po wielu spotkaniach, które nam się z Ewą przydarzały na różnych pograniczach świata, po raz pierwszy jest tutaj w Sejmach i w Krasnoludzie, więc strasznie się cieszę, że jesteś wreszcie z nami. Natomiast muszę parę słów powiedzieć o Ruth, którą Państwo zresztą w programie macie zapowiedzianą jako prawnuczkę samego Karola Darwina, co jest rzeczywiście prawdą. Nie martw się, Ruth, ja czasem też jestem przedstawiany jako ojciec sławnego syna, który... Ale co chcę przede wszystkim powiedzieć o Ruth, to że jest poetką, bo czasem, i chcę to na początku powiedzieć, bo czasem poeci, którzy robią bardzo wiele różnych innych rzeczy w życiu, a Ruth jest taką osobowością bardzo renesansową i właściwie trudno wymienić wszystko, czym się zajmuje, przykrywa to co dla często jest najistotniejsze, czyli sam fakt, że jest w najgłębszej warstwie duszy poety, prawda? Ruth jest poetką i do tego jest właściwie, jeżeli poeta w Anglii, Wielkiej Brytanii ma jakieś królewskie miejsce, w którym może nauczać poezji, czy może być honorowana jako poety, to być po prostu profesorem w King's College w Londynie i tam też Ruth pracuje w samym sercu tej wielkiej brytyjskiej literatury. Ale co dla nas również bardzo ciekawe, jej początki drogi akademickiej to są studia klasyczne i to jest Greka, starożytna Greka. Ruth jest autorką znakomitych książek eseistycznych o tragedii greckiej,
o szaleństwie tragedii greckiej. Także temat tej debaty naszej tutaj, myślę, jest jej bliski. Bardzo będziemy ciekawi właśnie jej też spojrzenia od tej strony wiedzy klasycznej świata starogreckiego na tą naszą opowieść, ale oczywiście na tym nie poprzestaniemy, bo będziemy wracali do ciebie jako właśnie poetki, jako autorki powieści, libret operowych, ale też bardzo ważnej części w twoim życiu, myślę, która jest związana z przyrodą, ze zwierzętami. Jesteś w końcu częścią Rady Naukowej Zoo Londyńskiego i już słyszałem niektóre twoje opowieści o tym, jak szukałaś w moim ukochanym Bhutanie tygrysu, za którymi podróżowałaś. To ta nasza praca, która jest tutaj zakorzeniona w tej naszej Kolchidzie, bardzo mocno jest też związana z naturą, z ekologią, no i z tą częścią Medei, która była jednak też znawczynią natury, przyrody, sił natury, prawda? Była uzdrowicielką, była tą, która wie, Medea, źródło słów tego słowa, to jest ta, która ma wiedzę. Więc to są te konteksty, które myślę bliskie są dla lud w tej naszej opowieści. Natomiast od strony Ewy Hoffman to jest całe jej życie tułacze, wygnańcze, emigranckie, bycia inną na różnych pograniczach. To jest los Medei też, prawda? Tej pierwszej zachodniej cywilizacji innej, obcej, którą Grecy przywieźli z Kolchidy do swojego świata, do naszego świata. I ona jako pierwsza doświadczyła losu obcej barbarzynki innej i jak pamiętamy, ta przygoda tragicznie się skończyła i ten zerwany most gdzieś jest bardzo głęboko w naszej kulturowej pamięci jednak. Stąd też dla nas pograniczników, dla nas budowniczych mostów, ten mit jest właściwie takim założycielskim mitem w tej materii, w której pracujemy. Także to jest taki kontekst dla tej naszej wieczornej, dzisiejszej opowieści. Będziemy ją prowadzili w językach angielskim i polskim. W tłumaczeniu pomagał będzie nam Tomasz Wyszkowski, który miał tutaj zsuwał. Słuchać. Ale ja też jestem bardzo rad Tomku, bo Tomek po wielu latach jakoś powraca tutaj do nas na pogranicze i cieszę się, że będziesz mógł się przyłożyć od razu. Tak, to lubię wrzucić sobie trzy grosze. Dobrze, słuchajmy w takim razie. Może zaczniemy od tej najbardziej starożytnej Medei. Well, good evening. I'm delighted to be here. I thought I would start by reading od przeczytania the first 14 lines pierwszych 14 wersetów of Euripides' play. And oczywiście chodzi o sztukę dramatu Euripidesa. And remember that the original audience, pamiętajmy o tym, że odbiorcami, pierwotnymi odbiorcami tego dramatu, who were Athenians in about 430 BC, byli Ateńczycy żyjący 430 lat temu. They were przed naszą erą. They were probably all men. They were men, so no women. Probably. Na widowni można było zobaczyć prawdopodobnie samych mężczyzn. And they did not know what to expect. I tak naprawdę nie wiedzieli, czego się mają spodziewać. And the person who comes on is Medea's old nurse, who has come with her from Colchis. Początek dramatu to pojawienie się na scenie piastunki, która przyszła. Nie pamiętam. Skąd przyszła? So I'm going to read it in ancient Greek in my British pronunciation. But just so that you hear. Eith ophir argus, me diaptasai skaphos,
Colchones ayan kuaneas tu pleiadas. Medan na paisin peli u pasein pote, tme theisa puke. Medan et mosai heras andron aristeon, hoiton prancuson de ros. Pilia beteuthon. Ugar en despoin en me dea purgus geis epius iolcias eroti thumon ecplages iasonos. Ud ancta nein pesas apeliadas poras patera catoce tendigen corinthian sun andre cae cecnoisin anganus amen fuge politon on afficetoch dona aute te panta sumferus iasoni. He per megiste gignetai soteria, hotan gune pros andra medi hostate. Nunde ectra panta, kai nosse ta filtata. Well, this extraordinary play begins with an optative, with a wish that something had not happened. She said, I wish that the ship Argo had never come to Colchis. Ta niesamowita sztuka zaczyna się od życzenia, żeby coś w przeszłości nie miało miejsca. Zaczyna się żalem, że coś jednak się wydarzyło. Przeczytam ten sam fragment w polskim tłumaczeniu Bogusława Butrymowicza, jeszcze przedwojennym tłumaczeniu. Prologos, piastunka, zawozi. By nigdy Argo w kolchicką krainę przez symplekady nie wdarła się sinę. Bogdajby nigdy w boru na Pelionie nie ścięto sosem, by uwioślić dłonie junaków, którzy ruń złotą Pelii szli grabić. Toćby Medea, ma pani, do Jolkosowej nie płynęła stani, chucią przejęta Kijazonowi lubą, aniby dziwy zwiódłszy Peliasowe do ojcobójstwa, nie szła do Koryntu z mężem i dziećmi, tej ludności miła, w której ją ziemię tułaczka rzuciła, dole swą wznosząc z Jazonem posporu. Zaś największe to jest szczęście właśnie, gdy żona z mężem nie wchodzi we waśnie. Nie źle wszystko, chorzeje najmilsze, na żonie dziadkach Jazon winien zdrady, w królewskiej teraz śpi łaźni, poślubion córze Kreonta, który tutaj władzy. One of the things that Euripides is putting right at the beginning. Którą Euripides umieścił na samym początku. Ja postaram się tłumaczyć jednocześnie, bo nie zawsze pamiętam wszystko. Is the image of the ship, the Argo. Wizerunek tego statku Argo. Which in some texts becomes the image of the beginning of evil. Początkiem zła, które się pojawiło. Because the ship, once a ship is made, it goes between places. Statek jest służy do tego, żeby przemieszczać się z jednego miejsca do drugiego. And of course, this is in the middle of the height of the classical Athens. Oczywiście jest to w samym środku klasycznych Aten. Which is getting all its wealth from precisely ships. I oczywiście całe bogactwo, które wzbogaciło Atenę w tamtym czasie, bierze się właśnie z tego statku, z tej idei statku, z tego przewożenia bogactwa do świata Greków. So Euripides, who is so good at us challenging what his audience feels and thinks, is putting right at the beginning the question, is a ship which goes between things a good thing or a bad thing. Euripides jest mistrzem w stawianiu bardzo ostrego konfliktu na samym początku. Kwestionuje od razu to, w co wierzą Grecy. Grecy wierzą w to, że ich bogactwo pochodzi właśnie z pokładu statku, który przywozi im to bogactwo do ich świata. Więc konflikt, który się pojawia na samym początku, jest konfliktem, czy ten statek
to pytanie, czy ten statek przywozi coś dobrego, czy jednak jest źródłem zła. And he ends this prologue with a trope about how good it is when a marriage is happy and a man and a woman are everything is fine and everything in the house is lovely. Ale oczywiście schodzi troszkę na ziemię z uniwersalizmu, mówi o tym, że bardzo dobrze jest, gdy istnieje między małżonkami zgoda. But this last line of what we read is the opposite. He says, but as it is, everything is enmity, and he uses a medical metaphor, and love is diseased. Kończy inaczej. Mówi, że jest dobrze, jak jest zgoda, natomiast kończy medycznym terminem, mówiąc o tym, że miłość staje się chorobą. Czyli mamy tutaj, jesteśmy u początku dramatu. Ruth, mamy sytuację, w której przywożona jest z Kolchidy królowa, zresztą tej najstarszej wersji tego mitu, ona była przecież boginią, prawda? Czyli była tą, która jakby poślubiła człowieka, tak? Troszkę. W każdym razie zrobiła to z wielkiej miłości. Czyli to jest coś, co bardzo często się staje przy spotkaniu różnych kultur, prawda? Że nie potrafimy pozostać u siebie na swoim własnym gruncie, bo to miłość jest tą niesforną siłą, która każe nam przekraczać te granice. I to, co Piastunka mówi, ja myślę, że to jest takie zaklęcie, które na wszystkich pograniczach byśmy słyszeli. Lepiej, gdyby się to nie stało. Znaczy, tak jakbyśmy zawsze chcieli pozostać w domu, pozostać u siebie, w bezpiecznym świecie, tam, gdzie wszystkich znamy. Tylko, że to jest niemożliwe. Ale co bardzo ciekawe w tym micie, to miłość jest tą siłą, która łamie tą granicę i to bezpieczeństwo. That's true. I mean, it's picked up by the chorus, the women of Corinth. W tym momencie wchodzą kobiety koryńskie, które jako chór podejmują ten wątek. Because they sing a chorus. The choruses in the Greek tragedy are like windows. If we had windows in this hall, we would see things outside. And this is what the choruses are like. Jeśli chodzi o chór w greckiej tragedii, jest, można to porównać do okien. Wyobraźmy sobie, że w naszym tutaj pomieszczeniu mamy okna, przez które możemy zajrzeć na zewnątrz i zobaczyć, co się tam dzieje. Chór spełniał właśnie w greckiej tragedii taką rolę patrzenia na zewnątrz. And so they, at one point, when they think about Medea's fate, they say, Aphrodite, please do not come to me in heat. May I always be temperate in my emotions. Aphrodite. Okay. Well, what they are. Medea didn't want Aphrodite to come to her. This is the chorus, who are Corinthian women. But they're all individuals, and they're speaking as individuals. And they say, oh Aphrodite, please do not come to me very hot. Just please come to me very medium. Nie zrozumiałem tego, czy to mówi Medea do Afrodyty, czy to mówi chór. Chór składa się z oddzielnych osób. Każda z członkiń chóru jest oddzielną indywidualnością. I ten chór wyśpiewuje pieśń do Afrodyty, nie przychodź do mnie, Afrodyto. No i nie narzucaj mi swojej mocy. Nie bądź taka gorąca, bądź taka wymiarkowana. Czyli jakby bali się gorącej miłości. Yes, because one of the characteristic words for Medea in the play is thymos, which means passion. Bardzo ważną częścią greckiej tradycji jest pasja.
And for the chorus, they are the voice of moderation. Natomiast jeśli chodzi o chór, on przedstawia ten głos umiarkowanego podejścia do wszystkich spraw. Because passion is danger. Ponieważ pasja oznacza niebezpieczeństwo. Ale to też jest miłość. Ale to są słowa. Yes, they know that. Czy miłość może być temperowana? Is it possible to keep love at bay? Well, I'll come here. But I want to say something about she might have been a goddess, but she was also a daughter. Yes. She was a princess. Medea może rzeczywiście była boginią, ale trzeba pamiętać, że była również córką, była również królewną. Bo to, co jest ciekawe, że mamy tutaj do czynienia z osobą, która ma wielką siłę. Jest kapłanką Hekaty. Potrafi panować nad naturą. I wydaje się, że to ona powinna zawładnąć też tym związkiem z Jasonem. I coś jest takiego, że jej rozum jakby podpowiada jej, że nie powinna tego robić, że to jest niebezpieczne, że to prowadzi do jakiejś dramatycznej sytuacji, ale z drugiej serce mówi co innego i że to serce zawłada tą potężną kapłanką. Yes, Euripides does that. Euripides is the first feminist. Euripidesa można nazwać pierwszym feministą. I think you were reading this. Yes. You picked that up, didn't you? Yes, I was reading it recently. Yes, and indeed, I was very struck by his consciousness of the situation. Byłam pod wrażeniem tego, jak bardzo umiał się wczuć w Medea. Yes, and you know the sense that Medea is such a powerful person. So Medea jest rzeczywiście bardzo obdarzona wielką siłą. And yet she's disempowered. Jest bezsilna wobec. Partly as a woman. Jako her power kobieta. Is not acknowledged fully because she is a woman. Jest jako kobieta nie może tej siły wykorzystywać w każdym momencie. Although I must say that, you know, for me what has the greatest resonance is in the play is Euripides' understanding of Medea's situation as a foreigner. Coś, co zresztą w całej sztuce się objawia bardzo często. Często można to zauważyć. Że będziemy mieli szczęście. To na szczęście to kichanie. So what I was saying is, you know, that I'm very struck by his understanding, by his kind of feeling for her situation as a foreigner, and how. Byłam pod wrażeniem tego, zresztą można to zauważyć na kartach chyba całej tragedii, jak Euripides potrafił zrozumieć sytuację Medei jako właśnie cudzoziemki. And how much her rage is augmented and intensified. Jak bardzo jej gniew wzrastał, jak wzrastała jego siła. Because she feels herself to be unprotected. She does not have the protection of home. She does not have the protection of the affiliations of home. And she does not have the protection of having the status of being at home. I możemy tutaj to wiązać z tym, że Medea czuła się zagrożona. Nie miała ochrony, którą daje dom rodzinny i własne znane dobrze strony.
nie mając tej ochrony, właśnie została przedstawiona w doskonały sposób ze swoim gniewem przez Euripidesa. Mm. So for me there's sort of two layers here. There is a kind of, you know, the more universal situation. Jest tutaj pewna taka bardziej uniwersalna też. Jest tu uniwersalne podejście do kobiety. And the specific situation of Medea as a stranger. No i bardzo konkretna sytuacja, w jakiej znalazła się właśnie Medea jako cudzoziemka. But in a sense, you know, both situations make her feel that her power is to some extent useless, that she has been rendered ineffectual, even though she is so powerful. I właśnie na tych dwóch poziomach czuła, że jej moc jest po prostu bezużyteczna, a można powiedzieć nie do wykorzystania w tej sytuacji. Nie wiem, czy mam troszeczkę. Ja bym chciał jeszcze się na moment zatrzymać przy tej sytuacji miłości, od której zaczęła moment. I teraz Ewa jeszcze mówi o jakby tym kontekście bezdomności Medei, czy tej sytuacji obcej, bo teraz jakby zacząłem uświadamiać, że być może jedną z takich ważnych osi tego dramatu jest ten konflikt wierności. To znaczy z jednej strony Medea, będąc Kolchidy, będąc córką króla Aietesa, zdradza, tak? To znaczy zdradza swoją ojczyznę, zdradza swoją rodzinę, brata, którego jeszcze poświęca jakby w ofierze temu wszystkiemu. I właściwie to wszystko robi na drodze wierności, miłości. Także stara się unieść to, co się w niej zrodziło wobec Jasona, co jest autentycznym, silnym uczuciem. Inna sprawa, kto jest za to odpowiedzialny, bo tam zwłaszcza u Okroniosa z Rodos, prawda, jest ten wątek, że to boginie uknął jest spisek wokół Medei. I ta strzała, czy ten jinx, ten kredogłówek ptaszek, którego Jason wysłał Medei, jakby uderzył w jej serce. Ale wszystko to mówi o tej uniwersalnej sytuacji. Kiedy nam się przydarza miłość w takiej pogranicznej sytuacji, to jak dać sobie radę z lojalnością? Tak? Właściwie człowiek staje po prostu na bardzo dramatycznym rozdrożu. Medea jest tą osobą, która poszła ścieżką serca. Poszła tym, co jej się wydawało. Jest jakby, i teraz moje pytanie, czy to jak dla niej to było boskie prawo? Znaczy prawo, które było silniejsze od prawa ojczyzny, tego, co ludzkie na ziemi. Tylko miłość była czymś, co jakby wykracza poza to. I ona właśnie jako wierna boskiemu prawu poświęciła wszystko tej miłości. Czy to może mieć lud uzasadnienie w tym, jak Grecy to postrzegali? Yes, I think you could put it into a mythical pattern. Można to ujrzeć w pewnej mozaice mitycznej. Of very ancient sort of mythic grammar of the Greeks. Jeśli chodzi o mityczną gramatykę Greków, about their relations with non-Greek people. Jeśli chodzi o ich podejście, o ich stosunek do nie-Greków. Because there is a very similar story with the story of Theseus and Ariadne. Jeśli chodzi o Tezeusza i Ariadne, historia jest dosyć podobna i można szukać tutaj analogii. Theseus is a Greek prince who goes to Crete to kill the Minotaur. Jak wiadomo, Tezeusz wybrał się na Kretę, żeby zabić Minotaura. And the daughter of the king, Ariadne, falls in love with him. No i Ariadna, córka króla kreteńskiego, zakochuje się w Tezeuszu. And enables him to kill the Minotaur. I oczywiście pomaga. And then she wants to go away with him on his boat. I chce wybrać się z Tezeuszem
jego łodzią, jego statkiem. Just like Jason and Medea. Tak samo jak było w przypadku Jasona i Medei. Because Jason wanted to get the golden fleece. Ponieważ jak wiadomo, Jason wybrał się po złote wino. Which was guarded by a dragon. Chronione, na którego straży stał smok. And Medea gives him herbs to make the dragon go to sleep, so Jason can kill the dragon no, and get the fleece. Medea również, jak w przypadku Ariadny, przyczyniła się do sukcesu Jasona, dając zioła, które uśpiły smoka. And so, similarly, Theseus is enabled to kill the Minotaur because Ariadne gave him a string to go into the labyrinth. Zeus ma szansę i dokonuje tego, zabić Minotaura. Z uwagi na to, że Ariadna dała mu słynną nić, dzięki której nie zabłądził w labiryncie. So here you can see the Greek mythic grammar of the great Greek hero, whom of course all foreign princesses fall in love with. Widzimy tutaj gramatykę grecką, w której gramatykę miłosną też można powiedzieć, love grammar. Yes. Której widzimy, że córki królów zakochują się w przybyszach z zewnątrz. But also there is this grammar about the daughter who falls in love with the man who is trying to get her father's kingdom. Mamy również tutaj ten wątek powtarzający się, w którym córka króla pomaga obcemu przybyszowi, którym się zakochuje, jak wiemy, żeby pomaga mu, żeby odebrał królestwo jej własnemu ojcu. And who betrays the city, who betrays her family, and then has to go with the Greek. I po drodze, zdradzając swoją rodzinę, zdradzając swoje miasto, nie ma już innego wyjścia, jak tylko zabrać się razem z kochankiem w powrotną drogę. But in the play, when she is arguing with Jason, and she says, look what I've done for you, jest moment, w którym Medea w czasie kłótni z Jasonem wypowiada słowa: tyle dla ciebie poświęciłam, tyle ci oddałam. And he says, yes, yes, you did do quite a lot for me, but actually the goddess Aphrodite did more because she made you fall in love with me. I odpowiedź Jasona jest następująca. Tak, oczywiście, dużo zrobiłaś, przyczyniłaś się do wielu z tych rzeczy, których dokonałem. Natomiast Afrodyta zrobiła dużo więcej, bo to za jej sprawą zakochałaś się we mnie. Because Greek tragedy and particularly Euripides are always thinking about human responsibility and the split between the responsibility for what we do and feel in ourselves and what the gods make us do and make us feel. W greckich tragediach bardzo często jest wątek, w którym przedstawiona jest następująca sprawa. Z jednej strony odpowiedzialność za to, co sami robimy i jak nasze czyny wpływają na bieg zdarzeń, a z drugiej strony bardzo duży wpływ bogów, którzy potrafią i robią ze swojej umiejętności użytek, czyli jak oni zmuszają nas do tego, co się dzieje i czego dokonujemy, co robimy. Because in a way they are between in transition between a culture of guilt and a culture of shame, so that the old times was just shame. I'm ashamed in front of you because I've done something, but to be responsible, you also have to have guilt. I am guilty because I did this. You mean the Greeks have this? Well, yes, because this is the 5th century and the older time was just shame, and now in the 5th century with tragedy it is guilt. Mam tutaj pewien okres przejściowy pomiędzy wstydem a winą. Bo przed V wieku, przed naszą erą, mieliśmy cywilizację wstydu, natomiast w momencie, kiedy stykamy się z mitem eurypidesowskim, mitem Medei, przechodzimy do cywilizacji winy. No to jesteśmy teraz i myślisz, że jesteśmy w niej do dzisiaj chyba, co? We are always split. Chyba jesteśmy ciągle na rozdrożu, ciągle w okresie przejściowym. Tak.
To jest wątek, do którego bym chciał, żebyśmy powrócili jeszcze takiej aktualności tego mitu dzisiaj i tej opowieści. Ale teraz, żebyśmy może, Ewo, podrążyli ten aspekt obcości, czyli bycia Medei jako tej figury obcej, innej, bezdomnej, w sytuacji no jakiejś emigracji, tak, czy bycia gdzie indziej. Takie doświadczenie wygnania to jest doświadczenie współczesnej cywilizacji, bardzo silne. To jest też doświadczenie twojego losu. Czy jak widzisz taki kontekst właśnie losu Medei w perspektywie twojej biografii również i tego, jak ty piszesz o tych sprawach? Jest tutaj jakaś relacja? No, jakaś relacja chyba jest. Oczywiście są różne etapy emigracji. I w moim własnym doświadczeniu był taki etap, w którym właśnie czułam coś, co nazwałam immigrant rage. Hannah Arendt o tym też pisze. To jest I'm completely divided between languages. ale ja nie mówię po polsku, to masz tak dobrze. Że wściekłość, że rage and anger is increased in the immigrant situation by the sense that one doesn't count as much as others, that one has, you know, that one is not kind of ontologically as important as others. Ten gniew i ta złość wzrasta z tego względu, że w momencie, kiedy jesteśmy w sytuacji imigranta, jesteśmy obcy, czyli wiemy, że ontologicznie nie jesteśmy tak ważni, jak pozostali wokół nas. Może sobie pozwolę, właściwie dla mnie to jest zupełnie nowy eksperyment, bo jest taka część w tej mojej książce Lost in Translation, która jest właśnie o tym gniewie imigranckim. Tylko że ja nigdy tego nie czytałam po polsku. Właściwie nawet nie znam tego po polsku, prawda? Ale tutaj mam kopię po polsku, więc spróbuję przeczytać trochę tego po polsku. Więc to jest takiego wczesnego etapu emigracji. Jestem wściekła przez znaczną część dnia. Nazywam ten stan imigrancką wściekłością, która może wybuchnąć w każdej chwili z powodu najmniejszej pozornie prowokacji. Jest skierowana równą siłą przeciw kulturze, tej dziwnej konstrukcji, w której jestem uwięziona, i przeciw najbliższym przyjaciołom, a raczej jest skierowana przeciw kulturze moich przyjaciół. Moje nieszczęście polega na tym, że dostrzegam siatkę ogólnych założeń nakładającą się na poszczególne osoby. Dostrzegam podporządkowanie się kolektywnej ideologii tam, gdzie powinnam widzieć jedynie wolną grę subiektywności. W najbardziej zwykłych, marginesowych cechach ludzkich, takich jak dyskrecja w sprawach finansowych czy powściągliwość w okazywaniu smutku, wyczuwam wpływ tyranii podświadomego konwencjonalizmu. Kiedy moi przyjaciele sądzą, że wyrażają swe najgłębsze przekonania, ja węszę w nich wpływ dogmatów intelektualnej mody. Podczas zajadłej dyskusji przestaję widzieć twarz mojego interlokutora i zaczynam atakować mur symbolizujący niewidzialnego, nieprzeniknionego, zbiorowego przeciwnika. Nie brzmi tak, jakbym chciała. Znasz, moje czytanie nie brzmi tak, jakbym chciała na pewno. But I think that this is also an element in the play, an element of her mistrust. Wydaje mi się, że w sztuce Eurydykesa również ten element możemy zauważyć, tego braku zaufania. Mistrust beyond perhaps what is necessary. Pewnie jest to brak zaufania przekroczony, nadmierny. The chorus at some point I noticed says to her, we are your friends, you have friends here.
She cannot believe it. W pewnym momencie tej sztuki zwraca się do niej, że jesteś wśród przyjaciół. Medea jednak nie wierzy w te słowa. So I think, you know, there is a kind of challenge for immigrants. Wydaje mi się, że imigrujące osoby rzeczywiście stoją przed ważnym i trudnym wyzwaniem. And the challenge is to overcome this suspicion and this mistrust. Wydaje się, że na czym polega to wyzwanie? Właśnie na tym, żeby pokonać tę podejrzliwość i ten brak zaufania. Czyli jesteśmy w momencie gniewu, czy nawet furii, która u Eurypidesa w tragedii narasta, tak jak mówiłaś. Na to Grecy mają odpowiedź oto taką, że proponują Medei pragmatyczny kontrakt. Czyli masz wyjechać, zostawić nam swoje dzieci, zgodzić się na to, że Jazon poślubi córkę króla Koryntu, ale w zamian będzie, zapewnimy dobrą przyszłość twoim dzieciom i ty możesz bezpiecznie sobie wyjechać. Czyli jest właściwie racjonalny, taki grecki, pragmatyczny kontrakt. I teraz siła tej tragedii właśnie polega na tym i siła, prawda Medei, na tym, że ona jako pierwsza w taki sposób odrzuca ten kontrakt i ponosi za to pełną i najgłębszą odpowiedzialność. Czy ty teraz, Ewo, czy ty to co powiedziałeś, że jakby odpowiedzią na ten gniew jest próba jednak znajdowania zaufania, odzyskiwania zaufania do ludzi. Czy to jest jakaś w ogóle szansa pozytywnego rozwiązania takiej sytuacji emigranckiej? Czy to ten gniew i jest czymś, co jest nie do zasypania? Nie wiem, czy coś, co... Bo to mnie bardzo teraz, wiesz, interesuje. Czy to jest tylko etap, który później przechodzi jakby już w zupełnie zdrowe czy inne sytuacje, czy to jest jednak coś, co z człowiekiem pozostaje na zawsze? I actually don't think that it necessarily remains with you forever. I mean, she is faced with, you know, a truly terrible dilemma. Meta jest postawiona rzeczywiście wobec bardzo trudnego wyboru. And you know, what is threatened in the pragmatic contract is her authenticity, the authenticity of her passions. W tym kontrakcie, który został jej zaproponowany, zagrożona jest autentyczność Medei, jej poczucie autentyczności. And parenthetically, and I don't know whether this is, you know, too much of a kind of meta-analysis, but it seems to me that, you know, one of the ways in which the foreigner is perceived, the foreigner who comes to the center of civilization, is as someone who has uncontrolled passions, who cannot control their passions. To, co zaraz powiem, być może w cudzysłowie mówiąc, jest to analiza, ale wydaje mi się, że tak jak postrzega się obcego w swojej kulturze, można byłoby to nazwać jakimś takim symbolem niekontrolowanej pasji. This is the essence of the primitive. Wydaje się, że jest to sama esencja prymitywnych sił. But I think on a real level, no, I don't think it is necessary to stay at the stage of rage. Wydaje mi się, że nie jest to konieczne, a nie jest to nieuchronne, aby pozostać na tym etapie gniewu. I think, you know, there is a dialectic between the native and the foreigner, and that a great effort is required on both sides. Myślę, że można powiedzieć dosyć banalnie, że żeby zasypać ten dół gniewu, ten brak mostu gniewu,
potrzebujemy dużego wysiłku ze strony i tubylca, i imigranta. I'm thinking, I suppose, in kind of historical specifics right now, because I think there have been stages in our attitudes to the other, in our attitudes to difference. Wydaje mi się, że są pewne etapy, jeśli chodzi o nasze podejście do obcych. I mean, in the post-war period, let us say, the period which has seen, you know, such massive emigrations, and which has seen a kind of foregrounding of this whole theme, of this whole problematic. So that, for example, when I first went to Canada and then to the States, the sort of the ideology about immigration was the melting pot ideology. Mm-hmm. Po raz pierwszy trafiłem do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych, to główną koncepcją silnie związaną z imigracją był taka koncepcja melting pot, czyli tego, zapomniałem się do polsku mówi. Tygiel, w którym topią się różne kultury, dając w tym wypadku kanadyjską w amerykańską, amerykańskie społeczeństwo. And of course it was the immigrant who was supposed to do the melting. Oczywiście imigranci są odpowiedzialni za to tyglowanie, w cudzysłowie. And so there was no understanding of specific cultural differences, but I think there wasn't even an understanding of the depth to which cultural difference can go. There was no understanding of the very concept of cultural difference. Nie było w tym momencie żadnego zrozumienia różnic kulturowych z uwagi na ten tygiel. Była mała świadomość tego zróżnicowania kulturowego. Things have changed enormously since then. Od tamtej pory sytuacja zmieniła się niesamowicie. We have a kind of ethos of multiculturalism, the ideology of multiculturalism. Cała ideologia, etos wielokulturowości. In which there is supposed to be a recognition of cultural difference and respect for, you know, various cultures. Za czym idzie zrozumienie różnorodności kulturowej i dostrzeganie różnych odrębnych kultur. Certainly there is this basic understanding that people come from different cultures and from different pasts. Podstawowo ogólnie rozumiemy, że ludzie przychodzą z różnych kultur. I think in a sense perhaps what is a more sensitive issue is precisely the possibility of prejudice on the part of the foreigner, of the other, of the immigrant. And of course that is a reality as well. Wydaje się, że taką subtelną rzeczą, którą tutaj możemy zauważyć, jest pewne uprzedzenie, które ciągle jednak mamy wobec obcych. The ethos of multiculturalism, the idea that we need to be tolerant, doesn't mean that people always are tolerant or that prejudices disappear overnight. But I think the ethos, the kind of the ideology in which we behave publicly, in which we behave collectively, really matters. So, wydaje się, że ta ideologia wielokulturowości, ona niestety nie eliminuje tych uprzedzeń, które mamy wobec obcych. Natomiast to, że ona istnieje, w pewnym sensie wpływa na nasze zachowanie jako ogół. On the other hand, I think that what is less permissible is sort of talking about the prejudices of the minorities towards the majority. Wydaje się, to o czym raczej nie mówimy, to jest odwrócona sytuacja, w której właśnie mniejszości mają swoje uprzedzenia wobec większości.
So, you know, as I say, I think an enormous effort is needed in both directions in order to overcome this, because actually real understanding across these differences is not easy at all. It is very difficult. Chcę jeszcze raz podkreślić, że wielkim wysiłkiem musimy jednak okupić to dzieło, które ma w wyniku dać zburzenie tych różnic między różnymi kulturami. Czy ty chciałeś... You wanted to add something? Well, yes, I wanted to say that in the framing that we have here in Euripides, this is a male Greek imagination that we're talking about. Warto podkreślić, że struktura tej tragedii jest, można powiedzieć, jest to struktura myślenia mężczyzny Greka, który tak sobie właśnie wyobraża tę sytuację. So Medea is other in two senses. She is a barbaros, that is, she is not Greek, but she is also a woman. And for the male Greek Athenian of the 5th century BC, a woman was ruled by passion, she had no logic in her, she was a very dangerous creature, she was related to the earth and to all sorts of impure things which men did not want to know about. Bardzo ciekawa. Medea jest podwójnie podchodzi się do Medei w podwójny sposób, niechętnie. Pierwszy wzgląd jest taki, że była z zewnątrz, była barbarzynką. Natomiast druga rzecz to, że była po prostu kobietą, a więc była powiązana ze wszystkim, co jest nieboskie, co jest blisko ziemi, pełna pasji. To jest ta pasja. A więc podwójnie była odrzucana. So there is a kind of, is it called parallax? When one is, because she's both female and barbarian, and then Jason turns around to her and says, "You're so lucky. You came to Greece and you came under the rule of law, dikai, which this word which we get on justice, dikaiosune. And so you came under the rule of law, and everybody knew how wise you were." Got glory in Greece because people knew you were wise. Jason przyjął ją z pozycji takiej wyższej. Powiedział, że właśnie wiążąc się ze mną, dostałaś się pod władzę prawa. Z tej natury, domyśla, przyszłaś. Więc teraz jesteś pod władzą prawa i sprawiedliwości. To było słowo greckie. Yeah, but Euripides is so good at interrogating the beliefs of his own society. Euripides był mistrzem w stawianiu pytań i w kwestionowaniu najgłębszych zasad, które rządziły społeczeństwem greckim nowego czasu. So he takes great care to show other male characters commenting that Jason is being unfair to Medea. I udało mu się w swojej tragedii umieścić postaci męskie, które potrafiły powiedzieć rzecz chyba nie do pomyślenia, że Medea została źle potraktowana przez Jasona. So here is this structure of the rule of law, which he says Medea has come into, but he is perhaps transgressing against it himself. I tu jest ciekawa struktura polegająca na tym, że z jednej strony Jason wprowadza Medeę w strukturę prawa, natomiast okazuje się, jak
cofnę się jeszcze, te męskie postaci mówią, że w postępowaniu wobec Medei jednak to prawo narusza. Mhm. Czyli mamy tutaj kolejnych kilka bardzo ciekawych wątków. To, co mówi Ruth, to też pokazuje tą opowieść Medei jako taką, która burzy taki poukładany poprzez męską psychę świat. No, mimo że odbiorcami tego dramatu w starożytnej Grecji byli prawie sami mężczyźni, grali sami mężczyźni, bo w tym teatrze kobiety nie mogły występować, to jednak dokonuje się jakaś eksploracja złóż, które były być może jeszcze przed tym męskim światem ustanowione, a przynajmniej krytyczne wobec tego świata, co myślę jest też bardzo aktualnym wątkiem dzisiaj tego mitu. Druga rzecz mi się wydaje też istotna z tego, co Ewa powiedziała, i chciałbym jeszcze o to Cię, Ewo, zapytać, bo powiedziałaś na początku, że Medei nie dozwolono, nie dano prawa bycia autentyczną. I to mi się wydaje w przypadku obecności innych pośród nas jakimś bardzo szalenie istotnym pierwiastkiem. Co to znaczy, jeżeli próbujemy tworzyć znowu życie razem, prawda? Czy zakładać taką opowieść, taką społeczność, taki mit, który pozwalałby oswoić obcość, prawda? I utworzyć z niego jakąś wspólnotę, musimy mu dać szansę bycia autentycznym. I teraz jest tak, że on przychodzi jakoś z tej swojej kolchidy. Każdy przychodzi jakoś z innej kultury, z osobnego świata, często zamkniętego, tradycyjnego. I tego rodzaju autentyczność, czyli przetransponowanie czegoś jakby z kolchidy bezpośrednio, powiedzmy, do Grecji czy Korytu, tak jak dzisiaj w tej naszej wielokulturowości, nie udaje się, tak? To znaczy, ale czy my w ogóle nie powinniśmy inaczej troszkę pomyśleć o słowie autentyczność? Bo my często właśnie ją rozumiemy, autentyczne to znaczy wyciągnięte w tym swoim tradycyjnym często kostiumie, tradycji i tak dalej, z jakiejś kultury, ma być autentyczny, czyli taki, jaki był przed kiedyś. Ten dwór, czy on dzisiaj jest autentyczny przez to, że jest amarantowy ganek i my tutaj rozmawiamy tak jak nigdy wcześniej nie rozmawiamy, czy przez to on nie jest muzeum, nie jest zachowany jako żywy, jako prawdziwy, w cudzysłowie, skansen, prawda? Ale czy on jest autentyczny? My żeby on był autentyczny w naszym rozumieniu, musieliśmy różne rzeczy pozmieniać, tak? Zdradzić tradycje często, narazić się konserwatorom zabytków i tak dalej, żeby to miejsce było żywe i autentyczne. Czy to nie jest właśnie coś, co nam dzisiaj jakby blokuje obecność innych w naszym społeczeństwie? Yes, I mean, I don't think that Medea necessarily, you know, has the right on her side here in defending her authenticity. I mean, I do think Euripides has a fantastic sense of kind of female honor, but, you know, she probably overreacts. Wydaje mi się, że Medea miała być może prawa do obrony swojej własnej autentyczności. Powiem też, że Euripides doskonale potrafi. Przepraszam. Dobrze. Euripides bardzo dobrze potrafił wczuć się w właśnie tamtą kobiece myślenie. But on the question of authenticity, I mean, I think, you know, that in our multicultural societies, I mean, first of all, identity politics sort of foregrounded this question of authenticity, I think, jeśli almost to a sentimental degree. Problem autentyczności, to wydaje mi się, że polityka tożsamości w pewnym sensie wpływa na to, jak autentyczność postrzegamy. And there is, of course, a very conservative pull in this to preserve something. Wydaje się, że jest tutaj pewien taki przymus do tego, żeby coś zachować. W ten sposób możemy, zachowując coś, mówić o autentyczności. To preserve something and to protect yourself from other influences. Żeby coś zachować i samo się chronić przed wpływami obcymi. But I think that in our societies, perhaps what we need is a kind of understanding of the different levels of
anyone, self, anyone, psyche, anyone, identity, but also different levels of kind of social understanding. That is. Wydaje się, że w tym samym problemie potrzebujemy nie tylko zrozumienia psychiki poszczególnych indywiduów, ale również pewnego zrozumienia społecznego. Mm-hmm. That is, you know, there are certain spheres of life, spheres of our social existence, in which we may want to preserve something that is specifically ours. Wydaje się, że w pewnych obszarach życia społecznego istnieją sfery, pewne z których chcielibyśmy zachować naszą własność, własną autentyczność. You know, we want to preserve our language, we want to be Jewish or Muslim or, you know, chcemy zachować nasz język, chcemy być Żydem czy muzułmaninem. But we also need a sphere of, a common sphere, a sphere, let us say, of citizenship. Ale potrzebujemy również innych sfer, sfer, w których czujemy się na przykład obywatelami, przynależącymi do jednej grupy obywateli. In which I don't think we can or we should insist on the full recognition of our particularity. W których to sferach wydaje mi się, że nie możemy, a może nie powinniśmy prezentować, zachowywać tych naszych właśnie bardzo odrębnych cech. Ani nalegać na to, żeby to było rozpoznane przez innych, żeby to było zupełnie w pełni rozpoznane. You know, this is a difficult circle to square, perhaps, but I think we really need to think about this. And wydaje się, że to jest taka kwadratura koła, ale myślę, że troszkę myślenia w tym zakresie powinniśmy również temu poświęcić. Ruth, teraz chciałbym jeszcze wrócić do tego, co powiedziałaś na temat zdrady Jasona i tego, że to on naruszył prawa jakieś. Bo z jednej strony, patrząc oczami Greków, to, że on był w małżeństwie z barbarzynką, nie nakładało na niego obowiązku wierności. Natomiast chyba były inne prawa, które on naruszył. Możesz coś o tym powiedzieć, bo myślę, że to też jest bardzo ważne. Jakie prawa naruszył Jasno? Okay, so well, in the specific situation, w tej konkretnej sytuacji, he was supposed to have inherited a kingdom which he did not inherit. Oczywiście miał odziedziczyć królestwo, którego nie odziedziczył. So when he came back to Greece from Colchis, kiedy z Kolchidy powrócił do Grecji, he was also homeless. Był bezdomnym, tak jak Medea. Because Greece was not Greece. It was not one country. Grecja nie była jednym krajem. Each city was a state. Każde z miast było oddzielnym państwem. So what he was trying to do was to he was trying to marry the daughter of the king of Corinth. Co on chciał zrobić? Chciał poślubić córkę króla Koryntu. So then he would be he would inherit the kingdom and his children by Medea would have a safe future. Żeby poślubiwszy tę córkę króla Koryntu, odziedziczyć to królestwo i zapewnić swoim synom, których miał z Medeą, bezpieczną przyszłość. So from that point of view, he was doing something sensible and rational. Z tego punktu widzenia robił rzeczy rozsądne i zgodne. But the Greeks, racjonalne. One of the things, the reason that the Greeks invented philosophy was because the legacy of Greece is philosophy. You know, they invented dialectic, and they were interested in the balance of opposing rights. Grecy byli. Dlaczego
Greków uważa się za prekursorów filozofii i dialektyki. Chcieli połączyć, przepraszam, chcieli zrównoważyć lub znaleźć harmonię pomiędzy przeciwstawnymi prawami. So the education of a young man, of middle class young man, as it were, would be rhetoric. They would be invited to give the case for the defense and for the accusation of, for example, Helen of Troy. Gdy pomyślimy o wykształceniu młodego człowieka, powiedzmy sobie z klasy średniej greckiej owych tamtych czasów, musimy sobie wyobrazić, że uczono go retoryki. To znaczy szukania argumentów za i przeciw danego w danym problemie. Na przykład obrony Heleny, tak? They also had a very, very strong sense that there were two kinds of law. There was man-made law and there was divine law. Istniało bardzo silne poczucie pewnej dwoistości praw. Były prawa ludzkie i prawa boskie. So that the audience was being invited to think that from Jason's point of view he had not transgressed man-made law. Widać było, na przykładzie Jasona, Jason nie przekroczył żadnych praw ludzkich. But he had betrayed the laws of sexual relationship with his wife. Ale pogwałcił prawa, które rządzą naszą relacją z kobietą, z żoną. Which are protected by all sorts of gods to do with justice and sexual justice. A te prawa, na straży tych praw stoją bogowie, i ma to związek z odmiennymi płciami. I mean the great tragedy, which I'm sure you know, is Antigone. Wielką tragedię, jak wszyscy wiemy, na przykład Antygona. Antigone is on the side of the laws of protecting the dead, the laws protecting her brother, the laws protecting the individual. Jak pamiętamy, w Antygonie mamy trzy rodzaje praw. Z jednej strony są to prawa chroniące zmarłych, prawa chroniące rodzeństwo, brata, oraz prawo chroniące jednostkę. And Creon the king is on the side of the laws protecting the city, the lords of the gods of the air, and of the state. Kreon chroni, a raczej stoi po stronie praw chroniących miasto, chroniących państwo. So one is of the state. So the one is man-made law and the other is divine law. And the Greeks knew that there is a big conflict in the world and in ourselves between different kinds of law. Jak widzimy, i Grecy byli tego bardzo dobrze świadomi, że z jednej strony mają prawa boskie, a z drugiej strony mają prawa ludzkie, które często popadają w konflikt. I think above all the Greek religion, and Euripides is so brilliant at using this, it has an insight into the disunity and the splits within the self. I ten podział, to rozdarcie wewnętrzne jest czymś, co Euripides wydobył doskonale, co ma bardzo duży związek z religią. Ja cały czas przysłuchując się tej debacie i tej rozmowie, która przecież sięga, ile to jest, 2000 lat? 2400 lat temu. Mamy to. 2500. Tak. Sytuację. 431 rok przed naszą erą to jest wystawienie na Dionizjach Medei Euripidesa, że rozmawiamy tak naprawdę o tym, co dzisiaj wydaje się nam w ogóle najważniejszym naszym dramatem, budowania tego wielokulturowego świata na nowo, składania, łączenia różnych przeciwności, jak to niezwykle wszystko aktualnie
brzmi jednak. Ja, jak Ruth zaproponowała odczytanie po grecku w oryginale Eurypidesa, to przypomniałem sobie, żeby Państwu też uświadomić, jak to jeszcze niedawno było w naszej kulturze. Ja mam tutaj taką książeczkę wydaną w Lwowie w 1912 roku nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół. Co jest Medea do użytku gimnazjów polskich zastosował wstępem, specjalnym słownikiem i objaśnieniami zaopatrzył dr Franciszek Smolka. Wstęp jest po polsku, a potem wszystko idzie w oryginale. Każdy gimnazjalista we Lwowie, tak w całej Rzeczpospolitej tamtego czasu, czytał Eurypidesa w oryginale. Dzisiaj się tutaj męczymy z różnymi tłumaczeniami na różne języki. A kiedyś można było to czysto po grecku, starogrecku powiedzieć. W tej ostatniej fazie, zanim oddam jeszcze Państwu może głos na pytania i refleksje, chciałbym skierować i do Ruth, i do Ewy takie pytanie, czy jest jakiś taki bardzo osobisty punkt, czy element tego mitu, który odczytujecie bardzo prywatnie, indywidualnie, jako coś dla Was niezwykle ważnego. Okay, I think for me it came back when you were talking. O czym mówiłeś przed chwilą? For me as a woman, not just Euripides, but Shakespeare does it as well. How hard it is for women to know that they have knowledge and wisdom. And yet, politically, socially, this is not acknowledged, even by their husband. Chcę powiedzieć, nawiązując do Eurypidesa i do Szekspira, jak trudno kobiecie jest wierzyć w to, że ma wiedzę i mądrość. Z tego być może też względu, że nawet właśnie mężowie tych kobiet nie potrafią tego dojrzeć, ani docenić w kobiecie. There is a wonderful example in Shakespeare, The Merchant of Venice. Portia is a very clever woman, a girl. She rescues her stupid lover because she dresses up as a lawyer and quite apart from all the other social things, she finds the rule of law which enables him to, which rescues him. W Kupcu Weneckim Szekspira mamy postać, nie wiem kogo, Porcji, która ratuje swojego męża. Bardzo jest to osobą inteligentną i sprytną i znajdując, no jak widać, nie wiem dokładnie o co tam chodziło. Przyznaję się do bicia. Ratuje swojego męża właśnie swoim sprytem i inteligencją. And she knows she's intelligent. On wie, że ona. But her father, her equally stupid father, has left her to choose a husband, to have the husband who chooses the right casket. I'm sorry, because I was thinking. Her equally stupid father leaves her to the husband that she has to have is the one who chooses the casket, right? Że ona musi wybrać jako męża tego, który wybiera to pudełko, nie wiem jak kasket dokładnie się tłumaczy na polski. Skrzyneczkę. Historia jest taka, że są trzy urny, w których są portrety Poncji i właśnie zarodnicy muszą wybrać właściwy. I ten, który wybierze właściwą urnę, ten weźmie porcję za żonę. Kto widział, że jest inteligentny? I dlatego właśnie ten ojciec jest równie głupi. And when Bassanio chooses the right casket and opens it up, she says, "You see me, Lord Bassanio, where I stand, an unlettered girl, happy in this that I can learn." I mean, that is actually a speech that most actresses cut out because they cannot do it because she is moving out of character. She is saying,
But you're wonderful. I can't do anything. I'm just a girl. I could just learn from you. Right, can you translate that into God? W tym momencie, w którym otwiera się tę skrzyneczkę, następuje kwestia, którą wiele aktorek nie chce wypowiedzieć, z tego względu, że w tej kwestii kobieta mówi, że jest właśnie słabsza, jest na niższej pozycji wobec mężczyzny. So I think that Euripides is doing what Shakespeare does later. He is putting the problem of the very intelligent and knowledgeable woman, what does she do with male society? Euripides już wtedy przeciwstawia postać kobiety, która wie, która ma wiedzę, jest mądra, tej właśnie społeczności męskiej. And we see in today in many many societies in the world what they mark of their identity sometimes is to control their women, whether it is with the hijab or in what they say. It is a tragic and difficult problem. Nawet teraz widzimy, że właśnie ta społeczność męska stara się narzucić pewną kontrolę kobietom, czy dzieje się to w społeczności muzułmańskiej, czy inne. Czyli dla Rut, rozumiem, ta najbardziej istotna sprawa w tej opowieści jednak dotyczy równości kobiety, to znaczy jej obecności w pełni głosu i w pełni autentyczności i to, że Euripides jakby daje taką szansę Medei. Tak? But he is also using the metaphor of the other for the woman. On używa metafory innej. Jako kobieta. Właśnie. Powiedziała prawnuczka Darwina. Well, for me, as I said, what has the most personal resonance is this kind of understanding of her situation as a foreigner. But I mean, this is not, you know, completely personal. It seems to me that the play is also a fantastic meditation on the nature of passion. Wydaje mi się, że nie tylko te aspekty są tutaj ważne. Sama sztuka Euripidesa jest również doskonałym studium czegoś, co nazywamy po prostu pasją. Which is a very universal. Jest to bardzo uniwersalny aspekt tej sztuki. And you know, perhaps we can see it in terms of the transition from shame to guilt. Or the conflict between shame and guilt, perhaps a transition between an understanding of passion as being dictated by the gods and passion as being internalized by us. But it is very striking how he thinks about, for example, the nature of anger and how... Możemy to rzeczywiście rozpatrywać jako to studium przejścia między wstydem a winą. Możemy również patrzeć na to jako pasji, jako na studium pasji, która została wlana w nas przez bogów, a potem w jakiś sposób uwewnętrzniona, ale również jako studium gniewu. Yes, because you know, there are passages in which her anger feeds on itself, and in a way she encourages to feed on itself. Widzimy, jak ten gniew karmi się sam sobą i rośnie. The chorus says to her, you can control it, you don't have to give in to it. Chór przypomina jej, że Medeo, możesz ten gniew kontrolować, ale ona nie daje tam posłuchu. And in psychoanalytic terms, it is also a kind of very powerful study of envy. Z punktu widzenia psychoanalityki jest to również bardzo ważne studium zazdrości. And envy in a kind of purely psychoanalytic understanding
means that if you cannot have something, you don't want anybody else to have it either. You don't want anybody else to have anything. Naprawdę archaicznym rozumieniu, czystym rozumieniu, psychoanalitycznym. Zazdrość polega na tym, że jeżeli ja czegoś mieć nie mogę, to również nie pozwolę innym, żeby to mieli. And in dramatic terms, Euripides stages that by she was the woman who enabled Jason to kill the dragon. And w dramatycznym then... rozumieniu Medea była tą osobą, która pozwoliła Jasonowi pokonać smoka. And then at the end, she appears above the house in a chariot pulled by dragons. I na koniec pojawiła się nad dachem, nad dachami domu w rydwanie ciągnionym właśnie przez smoki. So she has become the incarnation of the woman who is pulled by these monsters. A więc stała się osobą, którą uniosły te potwory. No i dodajmy jeszcze do tego, co było niezwykłe jednak w tym całym kontekście, niepokonaną i nieśmiertelną. Bo Medea nie ginie, nie popełnia samobójstwa, nie zostaje pokonana. I to jest w ogóle wielka tajemnica też tej psyche greckiej, prawda? Bo też wiemy później, że ona skończyła na polach elizejskich, czyli tam, gdzie ci najbardziej zwycięzcy bogowie jednak dostali ten przywilej wieczności, więc być może to ona była, szła za tym boskim prawem jednak, chociaż z naszej ludzkiej perspektywy my byśmy ją i do więzienia i byśmy znaleźli różne inne sposoby, żeby ją ukarać, również to prawo greckie tak mówiło. Because it seems to me that the Greeks, I mean the Greek mythology, aside from having an understanding of different kinds of laws, of different kinds of rights, and isn't it one definition of tragedy, a conflict between right and right, although here it seems to be a conflict between wrong and wrong. Mamy nie tylko konflikt między dobrym i złem, ale również między dobrem a dobrem. But that aside from that, I mean, it seems to me that the Greeks have a fantastic understanding simply for the different forces within the psyche, within the human being. Grecy mieli doskonałe zrozumienie, jakie zrozumienie tego, jakie siły są wewnątrz ludzkiej psychiki, jak one działają w człowieku. And perhaps, you know, they have an understanding that of something that in modern terms would be called the unconscious, that is that a place needs to be made for these terrible and threatening and dark forces. The room needs to be made for the Furies. The Furies also need to be incorporated. Również powinniśmy zwrócić uwagę na to, jakie Grecy mieli doskonałe zrozumienie tego, co teraz nazywamy podświadomością. Wiedzieli, że gdzieś jest, bo trzeba takie miejsce nazwać, w którym będą te Furie, te, które rządzą nami nieświadomie. Czyli stworzyli teatr z katarsis, która dawała właśnie tą wielką możliwość oczyszczenia, prawda? Drodzy Państwo, proszę, może chcecie się włączyć do tej rozmowy? Może mamy jakieś pytania czy uwagi? Bardzo proszę. Mogą być w każdym języku zgłoszone. Bo jeśli nie, to powrócimy do starogreckiego. I coś wam jeszcze z Rut przeczytamy. Do you have the fragment or the end to read from Euripides? Well, I was... A może ostatnią sekwencję, znaczy ostatnie podsumowanie chóru, które jest...
the last sentences of the book. I was just thinking that. Właśnie miałam to na myśli. Okay, so right at the end, Jason sees the dead children. She's not allowing him even to touch them. She's taking them away in her dragon chariot. Jason, w ostatnich scenach Jason widzi swoje martwe dzieci, nie może ich dotknąć, Medea mu zabrania. Nawet dotknąć nie może ich. And the chorus just say, all this becomes is due to Zeus, the king of the gods. I wtedy chór mówi, wszystko stało się za sprawą Zeusa. The gods do things we don't expect. Bogowie robią rzeczy, których się nie spodziewamy. And the things we did expect, they don't do. A rzeczy, których byśmy się spodziewali, niestety się nie wydarzają. And this is how this happened. And I'll read it in, I to właśnie się tak stało. And I'll read this in, przeczytam to właśnie. Polon tamias Zeus en Olympo. Polade aelptos krainus in theoi. Kaitap docethent uc etelestae. Ton adoceton horon hure theos. Poionde apebe todi bradma. Tak, to jest ten moment zresztą bardzo tajemniczy, kiedy, jak Ruth powiedziała, ona nie oddaje Jasonowi dzieci, co znaczy, że zabiera je z sobą, co dla Greków było też bardzo ważne, że to ona może ustanowić kult zmarłych dzieci u siebie. I jakby w ten sposób to ona właśnie może im zapewnić długowieczność. A z drugiej strony to są... She wants to bury them. She says in the play, I want to give them a proper burial so that nobody can come near their shrine. Exactly, I'm saying that. Yes, but she will do it, not Jason. Yes. But she has the right to bury them. Czyli to ona ma to prawo do ich pochowania i ustanowienia. Chociaż niedawno została znaleziona taka waza grecka, która pokazuje Medeę, o dziwo, w Eleusis, schronioną w Eleusis z ocalałymi dziećmi. Musiały być jeszcze inne wątki tego mitu. A często w sztuce, jak Państwo sobie przypominacie, film Pasoliniego Medea na przykład, to w ogóle ten rytuał zabicia dzieci bardziej przypomina uśpienie dzieci i zabranie ich ze sobą z tego świata. To znaczy jest to matka, która nie chce tych dzieci w tym złym świecie pozostawić. Jason mówi, zwrócony ku eterom, w których znika Medea, zawsze wszak słyszysz ty wzgardzone prośby me, ileż mi cierpieć trza od okropnicy, dzieciobójczyni tej ze sercem lwicy. Lecz ile starczy sił, będę swój nędzny los płakał i będę bóstw przyzywał w głos, niebiańskich bogów zwał na moje świadki, że ty, zgładziwszy mi synów mych obu, bronisz umarłych tknąć, ponieść do grobu. Bym był, nie spłodził ich, zanim ujrzał pobite rękoma ich matki. I chór na to. Potężnie włada Zeus, olimpijski chronica. Na wielu, gdyby grom, spada bogów z rząd. Czegoś spodziewał się, nie dobiega końca. A gdzieś nie spodział się, Bóg wejście poda. Tak się kończy i ona przygoda. Dziękuję Państwu bardzo. And the bridge between. Yes. The bridge. I think the bridge is a very important word here. I think we all know that. Ale to już na boku. Teraz. Proszę bardzo.
bo ty byłeś uprzejmy powiedzieć, że tworzymy tu, troszkę w tym uczestniczę, konfitę krasnoludzką, w której będą się działy różne, od początku mam powiedzieć, w której będą się działy różne zdarzenia, w tym również zbieranie ziół. Tak? Widzę, że to bardzo wszystkich ekscytuje. Tak, mnie to ekscytuje, bo ja mam praktyczne pytanie. Czy przewidujesz, że trzeba będzie jakiegoś smoka odkryć? Ja muszę powiedzieć tak, bo my tutaj studiujemy różne starożytne teksty i to głównie tradycja orfików, tradycja orficka przechowała wiedzę o tym, jakie konkretnie zioła używała Medea do tych swoich mikstur czarodziejskich i jest dokładny spis 40 takich smoki z krawczy. I chcemy je tutaj wszystkie posadzić w Krasnoludzie i powstanie taki obry w Medei. Czy będzie potrzebny smok, żeby to strzelec, to jest osobne pytanie. Ja mogę tak raz. Ale taki ogód. Ale taki ogród na pewno powstanie. I wkrótce mam nadzieję, jak będziecie Państwo tutaj przyjeżdżali, to będziemy Was z różnymi takimi naparami częstowali.